Piłkarka Ewa Pajor z maleńkiej wsi Pęgów pod Uniejowem pamięta, jak zaczynała przygodę z futbolem w klubie Orlęta Wielenin. Jestem bardzo z tego dumna, bo pochodzę nie z Uniejowa dokładnie, ale z gminy Uniejów i no jestem bardzo dumna, że mogę tak teraz promować tą gminę Uniejów, bo chcę, żeby każdy wiedział, gdzie ten Uniejów leży. Wcześniej podobną umowę na promocję gminy Uniejów podpisał z Marcinem Tyburą, wicemistrzem świata MMA w mieszanych sztukach walki. Cieszmy się z tego w tej chwili, co jest, że jest pani Ewa w domu, że gra w reprezentacji, że gra w najlepszym klubie w Europie i że tak to się wszystko powodzi, a żeby tylko kontuzje omijały. W rodzinnej miejscowości Ewa Pajor będzie jednak krótko. Już w najbliższy piątek zagra w Łęcznej przeciwko Białorusi w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata, które odbędą się w 2019 roku we Francji.